Witam Cię serdecznie, mówi Barbara Łukowiak. Dzisiaj porozmawiamy na temat rany upokorzenia. Ale najpierw pragnę Cię zaprosić na niesamowite 5-dniowe wyzwanie Rana Matki. Odkryj swoje matczyne rany i przemień traumę źródło wewnętrznej mocy. To wyzwanie zaczyna się 27 listopada i będzie trwało do piątku, do 1 grudnia. Wyzwanie to jest całkowicie darmowe i dlaczego warto zapisać się na to wyzwanie? Oto co Ania Branas powiedziała na temat tego wyzwania. To wyzwanie pozwoliło spojrzeć głębiej na rany, jakie posiadam i w szczególności na maski, jakimi zakrywam swój ból i cierpienie. Dowiedziałam się, że rana odrzucenia jest we mnie najsilniejsza. Dzięki tej wiedzy mam wyższą świadomość. Szczególnie wiedza o stosowanym systemie obronnym jest cenna, bo dzięki temu, w jaki sposób postępuję, będę mogła zauważyć historie z tym związane. Mogłabym polecić to wyzwanie każdemu, kto boryka się z emocjonalnym bagażem i nie zawsze zdaje sobie sprawę, skąd to pochodzi, od kogo się to zaczęło. W ciągu tych 5 dni wyzwania będziesz miała możliwość odkrycia swoich matczynych ran oraz masek, które się za nimi kryją. Pomogę Ci także podjąć decyzję co do tego, czy już jesteś gotowa na pracę z ranami i rozpoczęcie ich uzdrawiania. Poznasz także sposoby na uleczenie tych ran. Także to wyzwanie będzie bardzo, ale to bardzo intensywne. Nie wiem, czy wspomniałam, jest ono zupełnie za darmo i możesz się na nie zapisać już teraz. Link do tego wyzwania znajduje się w opisie tego wideo. Serdecznie zapraszam. I dobrze, przejdźmy teraz do kolejnych ran. Jest to rana upokorzenia. Rana upokorzenia wiąże się z maską masochistki. Czyli kiedy mamy ranę upokorzenia, zakładamy na siebie maskę masochisty. Rana upokorzenia wywodzi się z okresu od 1 do 3 roku życia dziecka i to następuje w momencie, kiedy kształtowane są jego umiejętności fizyczne, takie jak jedzenie, nauka zachowań higienicznych, uczenie się mówienia, uczenie się słuchania. I ta rana zaczyna się kształtować w relacji z rodzicem, który może zawstydzać dziecko lub patrzeć na nie z obrzydzeniem, gdy jest na przykład brudne i mokre. Tutaj ta rana może się tworzyć także w momencie, kiedy były jakieś w stosunku do dziecka zachowania seksualne, nie takie jak powinny być. W ogóle zachowania takie seksualne. Także ta rana wtedy jest bardzo mocna i oczywiście to wpływa na całe nasze życie. Dodatkowo, co jeszcze? Rodzic mógł także karcić dziecko za wyrażenie przez nie przyjemności fizycznej lub zmysłowej, a to ma wpływ z kolei na nasze zadowolenie seksualne. Jakie są objawy posiadania rany upokorzenia? Otóż ranę upokorzenia możemy rozpoznać po takich objawach jak silne poczucie wstydu, niechęci do siebie i niechęci do innych oraz głęboka odraza wobec samej siebie. Osoba dotknięta tą raną często odczuwa się jako brudną, odczuwa, że jest niechlujna, odczuwa, że jest niegodna i także ciągle obawia się oceny innych. Ma też skłonność do samokarania i obawia się, że zostanie ukarana, jeżeli tylko wykaże jakąś radość z życia. Osoba, która nosi maskę masochisty, stawia zazwyczaj potrzeby innych ponad własnymi i gotowa jest zrobić wszystko dla innych, natomiast bardzo mało dla siebie. można poznać taką osobę po tym, że często maskę masochisty można poznać po tym, że często taka osoba przybiera rolę śmieszka, czyli wyśmiewa się sama z siebie, a robi to tylko po to, żeby uprzedzić innych, którzy potencjalnie mogliby taką osobę wyśmiać. Osoba z raną upokorzenia jest bardzo wrażliwa i bardzo też łatwo ją urazić. Tutaj często taka osoba boryka się z problemami odnośnie swojej wagi, czyli może mieć dużą nadwagę i mimo, że może się starać rzucić tą wagę, niestety ta waga, tak jak jojo, wciąż się powiększa i taka osoba no naprawdę nie wie dlaczego, mimo że robi wszystko, nawet robi ćwiczenia fizyczne, odżywia się prawidłowo, jednak kiedy w pewnym momencie powiedzmy ten reżim, który się sobie narzuciła, zarzuci ten reżim, natychmiast wraca do poprzedniej wagi albo nawet uzyskuje tam wagę wyższą, a to wynika właśnie, może wynikać, niekoniecznie wszyscy tak mają, ale może to wynikać w głównej mierze właśnie z posiadania rany upokorzenia. I tutaj taka osoba też nagradza się jedzeniem i podkreśla swoje ciało, nosząc obcisłe ubrania, które tylko podkreślają jej nadwagę. Taka osoba z raną upokorzenia odrzuca wszelkie przyjemności życia. Odrzuca zwłaszcza zmysłowość i seksualność, mimo że może kochać seks, ale czasem przyciąga tutaj takie sytuacje związane z upokorzeniem i wykorzystaniem. Jej największy lęk to wolność. Wydaje jej się, że jest wolna. Dlaczego? Dlatego, że jest bardzo zajęta tym, że pomaga innym. Czyli jest zajęta, ale znajduje czas, by pomagać innym i myśli, że to jest wolność. Często też taka osoba z raną upokorzenia robi bardzo dużo dla innych, nawet nie będąc o to proszona. I tak dużo bierze na siebie, że zupełnie nie słucha się własnych potrzeb. Nie słucha potrzeb swojego organizmu, nie słucha potrzeb duchowych, nie słucha swoich potrzeb emocjonalnych. I czasami nawet nie zdaje sobie sprawy, że ma takie potrzeby. One są zupełnie zagłuszone. I poświęca się innym, kiedy tylko może. I teraz, jak osoba cierpiąca z powodu rany upokorzenia odżywia swoją ranę? Czyli tutaj też możesz zobaczyć, jak znaleźć w sobie rany matki. Ponieważ tutaj za każdym razem, kiedy taka osoba się poniża i czuje się gorsza od innych, tym samym ona uruchamia tą swoją ranę upokorzenia. I tym samym także sprawia albo chce sprawić, żeby jej maska masochisty stała się jeszcze mocniejsza, silniejsza, no bo jak wiadomo, jak mówiłyśmy wcześniej, ta maska masochisty ma ją chronić, ma chronić tą ranę. Dalej, jak taka osoba jeszcze odżywia swoją ranę? Otóż wtedy, kiedy oskarża się o to, że jest na przykład otyła, że jest niedobra, że nie ma silnej woli, że wykorzystuje innych, czyli w momencie, kiedy staje się swoją własną krytyczną częścią. Taka osoba może nawet nieświadomie się upakarzać, nosząc ubrania podkreślające niezgrabność jej ciała, tak jak mówiliśmy wcześniej. Może też, tutaj jest ciekawe, nieświadomie upakarzać się, brudząc się albo na przykład nie dbając za bardzo o swoją higienę osobistą. Taka osoba sprawia sobie cierpienie, biorąc na siebie zobowiązania innych, co pozbawia ją tak właśnie potrzebnej wolności. I teraz, co się dzieje z taką osobą, która uzdrowi tą właśnie ranę upokorzenia i usunie maskę masochisty? Oraz czyli taka osoba przekształca się w jednostkę, która jest obdarzona ogromnym sercem. Ona i tak jest obdarzona ogromnym sercem, ale w tym momencie ona o tym wie, ona o tym to czuje i świadomie do tego podchodzi, ale nie poświęca się innym, tak jak wcześniej. Potrafi stawiać granice. Jest śmiała w podejmowaniu wyzwań, jest zdolna do mediacji, jest zorganizowana. Jest też altruistą, bo to wynika tutaj jakby z tych jej cech charakteru, bo była wcześniej altruistą, ale teraz już to jest bardziej świadomie i bardziej, tak jak już wcześniej powiedziałam, jest tutaj to stawianie granic i dbałość o siebie przy tym altruizmie. Także jest ona zawsze gotowa do pomocy innym, ale też potrafi czerpać radość z przyjemności życia. Jest ona osobą dumną, jest osobą pełną godności, ale zna swoje potrzeby i szanuje je. Potrafi sprawić, że inni lepiej się poczują. Także ciekawa jestem, czy ktoś rozpoznał w sobie tę ranę. Jeżeli chcecie, to możecie napisać na czacie tak lub nie. No i za chwilę przeprowadzimy dodatkowy test na posiadanie tej rany, czyli sprawdzimy, co mówi nasze ciało, bo czasami jest tak, że świadomie wydaje nam się, że nie mamy tej rany, danej rany, ale ciało nasze nie kłamie. Także za chwileczkę dowiemy się, co mówi i co myśli nasze ciało na ten temat. Czyli powiedz do siebie: czuję się upokorzona. Czuję się upokorzona. I sprawdź, jak reaguje na to twoje ciało. I na ile jest to prawdziwe dla ciebie w skali od 0 do 10. 10 oznacza bardzo bolesną ranę upokorzenia. Czuję się upokorzona. Jeżeli chcecie, to możecie się podzielić swoimi odczuciami na czacie. Anna napisała, że na 1. Czyli jakaś tam część tej rany jest, ale niekoniecznie bardzo silna. Dobrze, to teraz przejdźmy do następnej rany. Jest to rana zdrady i osoba, która ma ranę zdrady, zakłada na siebie maskę kontrolującego. I jeszcze tutaj a propos poprzedniej rany, Renia napisała, że odczuwają na 3. I tutaj Anna jeszcze, że kiedyś za życia mamy i w jej trakcie byłego małżeństwa czułam się upokorzona. A Tatiana mówi, że nie ma tej rany na szczęście. Ania jeszcze tutaj dodaje, że przepracowała ten temat. Super, świetnie. Jeżeli podobał Ci się ten film, proszę, polub ten film i zasubskrybuj mój kanał, jeżeli chcesz być na bieżąco z nowymi filmami i procesami, dwupunktem, czy też z wyzwaniami, które właśnie odbywają się tutaj na platformie YouTube'a. I tak jak na początku powiedziałam, najbliższe wyzwanie, wyzwanie rana matki. Odkryj swoje matczyne rany i przemień traumę źródło wewnętrznej mocy. Odbędzie się w poniedziałek 27 listopada 2023 i będzie trwało do piątku, do 1 grudnia i to wyzwanie jest całkowicie darmowe. Bardzo zachęcam Cię na zapisanie się na to wyzwanie i zaproszenie także osób, które uważasz, że mogłyby skorzystać z tego wyzwania. Link do wyzwania znajduje się w opisie tego wideo. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj i do zobaczenia. Mówiła Barbara Łukowiak.